Komendzie Powiatowej Policji w Gryfinie odbyła się roczna odprawa. Podczas jej trwania podsumowano ostatni rok działalności jednostki z Gryfina. Zaprezentowano statystyki dotyczące przestępstw dokonywanych na terenie naszego powiatu. Zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Szczecinie, inspektor Piotr Ostrowski, ocenił działalność gryfińskiej policji na 4+. W 2016 roku przeprowadzono ponad 8300 interwencji i stwierdzono 1362 przestępstwa. Mimo spadającej liczby policjantów skierowanych do służby w porównaniu z 2015 rokiem o ponad 900 osób, siły wspierające pozapolicyjne, którymi nazwać możemy m.in. Straż Miejską, uzupełniały ten brak. Młodszy inspektor Kazimierz Piotrowski, komendant powiatowy Policji w Gryfinie, docenił również współpracę z samorządami gminnymi oraz określił priorytetowe działania na rok 2017. Wśród nich znalazło się zwiększenie efektywności działań Policji na rzecz wzmocnienia współpracy ze społeczeństwem poprzez szerzenie projektu Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i programu Dzielnicowy Bliżej Nas. Ten 2016 rok jest to zasługa pracy tutejszych policjantów i mojego poprzednika, pana komendanta Andrzeja Stechnija, który 28 grudnia przekazał mi tutaj obowiązki komendanta, wypełnił obowiązki komendanta powiatowego Policji w Gryfinie po uprzednim takim rozkazie ze strony komendanta wojewódzkiego Policji w Szczecinie, pana naczelnika inspektora Jacka Cypiela.